to córkę tego szefa. Znaczy widzę, że się nic nie zmieniło. Kula w łeb i do rowu. Dobra, to może jednak nie było, no, ale mimo wszystko, nie? To widzę też, że nie pierwszy raz to robią. No to nieźle, no to nieźle. Najpierw tam poraniony przez jakieś bestie w metrze, teraz kulę dostał. Urocze miejsce. O, to jakoś, no, a, dobra. Myślałem, że to będę musiał podnieść, sam wziął. Nie wiem, co to jest. Teczka. Tak, mam tego użyć. Dobra. No, jakieś zastrzyki. I już mu przeszło, tak? Już kula wyjęta. Już jest wszystko dobrze. Dobra, nie będę się czepiał. A, to raz się wyciera, jak dłużej przy MG to on ściąga, nie wiem po co, no ale dobra. Okej. Okay. Cały czas latają te jakieś takie śmieszne. Wygląda jak latające szczury. Może zmutowały. To tak, takiego fajnego smaczku dodaje do wycierania maski, nie? O, znowu to ten pociąg, czy to jakieś inne? Tam są jacyś goście, to podejrzewam, że nie jest zbyt przyjaźni, więc może się schowamy. Pewnie do tego tunelu muszę wejść. Przeczuwam szczury. Zwłaszcza, że tu leży jakieś coś. Zaraz mi tu coś wyskoczy, nie? Na 100%. A ja nie mam żadnej broni. To już tutaj może ściągnąć maskę, przecież tam normalnie tam to powietrze wchodzi, więc trochę dziwne. Motek by sobie wziął przynajmniej, nie? O, ktoś tu jest. Żołnierz. No, na pewno nie słyszałby tego, nie? O, fuck. Chyba, czy ktoś przyjdzie sprawdzić. Dobra, idziemy. On tutaj patrzy? No. Attention! The turntable is switching on. Kurde. To taka stara kolej, przypomina mi te, które w Hunt Showdown są w tych... W jednej lokacji jest taka podświetlana właśnie kolej w budynku. Accept this shit again, okay? Understand? Animals!
Gdzie po mojej stronie? Okay. It's you she's been screaming about. Alive. You came for her. All right. I'll help. Finally. Oh, to się przyda. Some use? Okay. They took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Mieli go tu zamknąć chyba, nie? Let's go. Don't rush though. If they notice you, we've both done for. Wait. You'd better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Mam iść teraz, czy nie? Tak? Sneaking to it now. Stay close to the wall. Yermak, is that you? W ogóle by mnie nie widział. W ogóle. Come here and help me fix this. Yes, sir. Got me already. Come on, come on. Fixing this should be nothing for you. Take him down. Can you do it quietly? By the way, what happened to the workers they sent to fix What's with that, that mumbling? It's none of your fucking business. I'm just talking to my family. I know the family problem, you see. Everyone got to ask questions. Ah, you're Mac. Yeah. Turn that light off. No, powiedzmy, że po cichu. No, dobra. Distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Great. Now throw it. I hope the noise distracts him. Well done. Let's go. Come. Hey! Go through. Come on. Dzięki, kolego. Jaki bardzo miły pan. To jest jakaś gruba akcja, może jeszcze poczekam chwilę, wejdę w odpowiednim momencie. A chyba tyle już, dobra. Siema. Who the fuck are you?
Nice. Zakłócany sygnał. O kurde blade. To nieźle. Czyli są ludzie gdzieś indziej. Coś broń? Mogę mu zabrać? No miło, ale tam był karabinek lepszy. O, fajna kosa, fajna. Czyli co, zakłócali sygnał, żeby, nie wiem, jakąś propagandę, albo swoją wersję, albo zyskać na tym, nie? Skąd ja to znam? Te oczy są dziwne w tej grze. No dobra. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. Ja tędy, ona tam, nie? No dobra. O, to mi się podoba. O, co mi kawer jakiś, to jest spokój, kobieta. O. To jest fajne, nie? Że nie można przybliżyć, jak się jest za blisko. Zastrzelimy ich? What the hell? Tam broń. Kurde, nie wiem skąd strzela, nie? Ona strzela? Tam jest jeden. No cóż, nie dało się po cichu, no trudno.
tutaj. A, czyli R podnoszę tylko ammo. Aha, to jest w ten sposób, tak? Czyli filtr się podnosi gdzieś, czyli nie mam tak nieograniczonej ilości, ale to dobrze, dobrze, to jest spoko akurat. Czym on to gasi? Moczem? Kolejne filtry. Attention! The command center came under enemy attack. Change of position, Artyom. All unauthorized persons are to be fired upon immediately. Artyom, the hangar is right there. We can break through. Personnel movement is prohibited until further notice. Attention! The jamming system is coming back online. Czyli znowu zagotuję jeszcze chyba jednego zastrzeliłem. Gdzieś tutaj, o jest. Chyba każdy miał tą samą broń, to więcej amunicji nie mogę mieć. Tu jeszcze, dobra. O! Nie, to sobie weźmiemy, sobie zamienimy, tak. A chętnie, chętnie. Sam chyba tylko z celownikiem, tak? Z kolimatorem. No, fajny, fajny. Podoba mi się ten rewolwer w ogóle. Zarobiście zrobione. Szkoda, że na razie mam tak mało amunicji do niego. Gdzieś mój ekwipunek, co mam? Chyba nie mam. Filtry na 2,5 godziny prawie. Dobra, do git. O, noże do rzucania. Okej. No ten odgłos po prostu to jest tak satysfakcjonujący. Jakbyście nie wiedzieli, to ja lubię się skradać w takich gierkach. I broni się Tumik przyda. I'm glad to see you here. Are you all right? I'm fine, thank you. All right, we don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and switch the turntable mechanism on. And please, be careful. We could easily have the whole base on us.
on, Artyom. Turn the turntable on. Are you okay? Hey! There's a manual drive on the platform! It's hard to drive! Artyom! It's just a little bit... Let's do this together. Just a little... Here. Dad! Guys! It's us! Help us! Help! Artyom! What are you doing here? Talk about surprise! Colonel Litwell mean court-martial for all of you! Alright, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't be. Shit! So this is true? You are working for sorry, them? Musiałem sobie chwilę przerwać. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt widoczny na montażu. Nie wydaje się, będzie to nic. Ale to powracamy dalej. No, I won't be quiet. What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, what in the ravine, there are people from other cities, dead! All of them, women, children! I'll tell you all later, everything. Gramps, what's going on out there, down this road?
The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess. And I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to... It's not my call, and you're misunderstanding. Well, I'll fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are with us. There's no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch some air. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Czekaj. While you were getting irradiated on the surface, my father just kept lying! Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world, and not even batting an eye! Stop the engine immediately and come out with your hands above your head. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor. And look at all happy now? Is this what you were hoping for? How is this his fault? You knew everything and never said anything. Stop the engine immediately! Oh fuck! Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, sir, stop it. But I must warn you, our brakes are not in great condition. Your back will start slowing down. Let them think we are surrendering. Ah, finally some good sense. Now, keep braking to a stop. Well, grenades will barely scratch their pain, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. Why Artyom? Because he started it all, and he better do something about it. Artyom, leap over as soon as we slow down. I will distract him in the meantime. Plastic. Is that you, Yako? Yes, so cut the shit, Miller. There's nowhere to go. You've never been out here. We have. We weren't going to go far, just out of town for a bit, to the excitement.